Słuchajcie, mordeczki, ja mam teraz słowiański przykuc, ale porozmawiajmy o Frizie. Wyciekły nasze prywatne rozmowy do internetu, w którym mówiliśmy o Frizie i że nasza koleżanka tam się z nim całowała i że teraz możemy się wybić na jego plecach, bo tam była jakaś bajerka i tak dalej. Nie, absolutnie nie. Nie zamierzamy się wybijać na jego plecach i wcale nie zamierzaliśmy. My sobie po prostu żartowaliśmy, no bo macie jakiegokolwiek znajomego albo znajomą, który bajerował z największym twórcą, no nie macie i dlatego nas to tak bardzo śmieszyło, że moglibyśmy się wybić w tak chamski sposób na Frizie i wbić sobie tam, nie wiem, załóżmy kilkadziesiąt tysięcy followerców, ale absolutnie my nie jesteśmy takimi świniami, my sobie żartowaliśmy w gronie znajomych, wy na pewno też macie znajomych i żartujecie. Dla mnie Friz jest najlepszą ekipą w Polsce, zaraz po warszawskim koksie. Jest takim wzorem do naśladowania, bym powiedział. Bardzo lubię Trąbę, otwarcie mówiłem, że będę mu kibicował w walce z Błońskim. Moja dziewczyna ich regularnie ogląda, też lubi Trąbę tak jak ja, lubi Marcysię, lubi Wersow. Nie wiem, czy lubi Friza, nie pytałem osobiście, no ale ogólnie ogląda ich i dla mnie tworzą najlepszy polski content, jeśli chodzi o ekipę, tak? Więc w życiu nie posunęlibyśmy się do takich czynów, to były tylko i wyłącznie żarty. I słuchajcie, wiadomo, że Friz się nie będzie z nami dramował, bo to nie jest tego typu człowiek, ale jeśli chodzi, apeluję to do ciebie, może to do ciebie dojdzie. Nieważne, że mam nadzieję, że chociaż nie masz tak personalnie, prywatnie jako człowiek do mnie pretensji, czy też do nas, my się tylko śmialiśmy, nie obrażaliśmy wcale ciebie. No minimalnie dostało się twojej byłej dziewczynie od jednego z naszych ludzi, ale myślę, że nie ma sensu teraz tego, wiesz, rozgrzebywać. No, po prostu chciałem powiedzieć sorry, wariacie. Tak, i kibicuję wam. A właśnie, jeszcze co chciałem dodać na koniec, to że osobiście gwarantuję, że żadne wasze prywatne rozmowy nie wyciekną do internetu. To, co było między wami, zostanie między nami. My się troszeczkę pośmialiśmy w prywatnym gronie, niefortunnie to wyszło na światło dzienne. No i tyle. Bez urazy, z fartem, myślę, że ten temat z Frizem można już zakończyć. Jak ktoś ma 12 lat, może nie rozumieć, ale niech po prostu spojrzy na to, jak my się bardzo tam śmiejemy. A kiedy się człowiek śmieje? No właśnie, gdy sobie robi jajca, tak? Pozdrawiam wszystkich. Troszeczkę dystansu. Wasze zdrówko. Dobra.